Cześć, siemanko, ja jestem Patryk i jestem dobry w te klocki, a Was witam ponownie wszystkich na kanale Klockowizji. W dniu dzisiejszym druga część odcinka specjalnego o mojej kolekcji minifigurek LEGO Star Wars. Zapraszam do oglądania. Witam Was wszystkich ponownie po tym krótkim wstępie. Cieszę się, że jesteśmy razem. W dniu dzisiejszym kontynuujemy przegląd mojej kolekcji minifigurek LEGO Star Wars. Będzie to część druga, ostatnia, więc myślę, że nie ma co przedłużać i kontynuujemy przegląd wszystkich figurek, których nie udało mi się pokazać w części pierwszej. Zostańcie ze mną. I lecimy teraz przez klasyczną trylogię. Obi-Wan, stary Obi-Wan z Landspeedera, niebieski miecz świetlny, siwe włosy, siwa broda i jego towarzysz, czyli Luke Skywalker w wersji Tatooine'owej, już z niebieskim mieczem świetlnym, również pochodzi z Landspeedera. Ten Landspeeder miał bardzo dużo fajnych figurek, między innymi właśnie takiego Sand Troopera z plecakiem, z długą bronią, niestety nieubrudzony piachem, bardzo fajny Sand Trooperek. Tutaj przed Wami Han Solo w wersji ze Slave'a rocznicowego. Taki jakiś odmłodzony ten Han Solo, mimo że nie jest to młody Han Solo, to ta niebieska kurteczka, koszula, bardzo fajny zadruk na spodenkach, fajna figureczka. Tutaj przed Wami jeszcze kierowca AT-AT, świetny hełm, świetny ten zadruk tego paska na głowie, który właśnie stanowi element tego całego hełmu. Te figurki bardzo mi się podobają, one przypominają mi, nie wiem czy tylko mnie, jeżeli Wam też, to piszcie w komentarzach, one przypominają mi takich jakichś niemieckich żołnierzy, ale myślę tutaj, że wzornictwo Imperium mocno bazowało na armii niemieckiej z czasów II wojny światowej. Tutaj przed Wami jeszcze czarny szturmowiec, również z jakiegoś Battle Packa. Oni wyglądają dla mnie bardzo ekskluzywnie. Te hełmy pięknie się lśnią. Bardzo fajnie zrobiona figureczka. Tutaj zaś mamy jakiegoś operatora chyba z Gwiazdy Śmierci. Nie wiem, czy to był operator działa, ale ten hełm również ma bardzo ciekawy, stonowany zadruk torsu, czarne nóżki. Lecimy dalej. Przed Wami jeszcze mam tutaj kierowcę AT-AT. Nie tego najnowszego, ale poprzedniego AT-AT, który był wydany. Bardzo fajna figurka, bardzo fajny hełm z zadrukami, ze znakami Imperium na głowie. Do tego ten fajny niebieski kolor. Podoba mi się ta figurka. Mam tu jeszcze przed Wami generała z pokładu AT-AT. Również fajny niebieski hełm i zadruk torsu. Do tego lornetka, słuchawka w uchu. Fajna figureczka. Tego samego zestawu mam tutaj Snow Trooperka z przedłużeniem płaszcza tutaj i takim urządzeniem z tyłu na plecach. Oni trochę mi przypominają Ku Klux Klan, ale figurka bardzo fajna. Tutaj mam jeszcze jednego Snow Troopera, który ma inny zadruk torsu, to jest dowódca chyba i nie ma on plecaka. Jeśli chodzi o zimową planetę Hot, mam tutaj jeszcze żołnierza Rebelii. Podoba mi się bardzo jego hełm z tymi wpinanymi tutaj okularami. Szkoda, że nie da ich się zasunąć na oczy. A, da się! Jednak wystarczy przepiąć te okulary tutaj na dół i już będzie miał te okulary na oczach ten żołnierz Rebelii. Jako broń ma taką kamerę z LEGO Town starego plus plecaczek znany z serii Piratów, tylko biały. W dłoni tutaj jeszcze lornetka. Figurka naprawdę na plus. Tutaj wkradł mi się jeszcze jakiś droid okresu wojen klonów. Droid kierowca AAT z nowego zestawu z czołgiem, z tymi takimi oliwkowymi i zielonymi zadrukami. Lecimy dalej i wracamy sprytnie do starej, klasycznej trylogii. Generał Akbar, w dłoni kubeczek, na kawkę, napój. Bardzo fajna figurka z bardzo fajną główką. Tu mam przed Wami jeszcze Luke'a Skywalkera w wersji pilota, chyba Snow Speedera z mieczem świetnym. Świetne zadruki na torsie, na nóżkach, fajny hełm Rebelii. Lecimy dalej. Tu mam kolejnego pilota, nie wiem czy to Luke, czy to jakiś randomowy pilot, tym razem hełm z niebieskimi znakami Rebelii i również świetne zadruki na torsie, na nóżkach. Uwielbiam ten pomarańczowy kolor strojów pilotów Rebelii. Tutaj przed Wami jeszcze droid zabójca, łowca nagród IG-AT-8 w wersji chyba z magazynu LEGO Star Wars. Na plecach spluwa, w rękach spluwa, całkiem fajny droid. Mam tutaj jeszcze jedną Padmę, tym razem na długich nóżkach. Z jakiego zestawu pochodzi? Chyba z statku Maula również. Również z gnatem dłoni. Bardzo fajne włosy mają te Padmę. Lecimy dalej. Tu mam kolejnego łowcę nagród. Bosk, świetna figurka. Ja Boska ogólnie uwielbiam. Bardzo dużo grałem nim w Battlefroncie. To był jeden z moich ulubionych bohaterów na usługach Imperium. Ten Bosk pochodzi chyba z Battle Packa, na co może wskazywać również ten stat shooter w dłoni zamiast normalnego pistoletu. Kolejny łowca nagród nazywa się Dengar. Świetne, przewinięte te bandaże na twarzy i tutaj również wersja z Battle Packa. Bardzo fajny torsik, z tyłu plecaczek taki zrobiony, bardzo fajny. Również w Battlefroncie bardzo lubiłem Dengarem grać. Tutaj chyba Zukus, tak? To też jakiś łowca nagród. Postać bardzo mi się podoba, fajną ma tą suknię, nie ma nóżek, ale niestety nie pamiętam, czy na pewno Zukus się nazywa, ale chyba tak. Jeśli nie, to proszę poprawcie mnie. Tu mam przed Wami kolejnego łowcę nagród, który również był na usługach Imperium. Chyba gdy trzeba było znaleźć Sokóła Millennium, to ten łowca nagród również został wezwany przez Vadera. Ostatecznie udało się to oczywiście Bobie Fettowi, ale tutaj właśnie z tego zestawu ze Slave'em One mamy takiego jeszcze łowcę nagród z wielkimi oczami. Tutaj przed Wami kolejny klon, żołnierz Legionu 501, bardzo fajna figureczka. I księżniczka Leia z zestawu z Imperial Shuttle, w ręce ciasteczko i taka moro pelerynka, właśnie tutaj, żeby wtopić się w tło w lesie Endoru. Tu mam jeszcze Hana Solo, również w wersji endorowej, również z tego samego zestawu z Imperial Shuttle. I z tego samego zestawu dwóch żołnierzy Rebelii w moro. Bardzo fajny ten jest żołnierz Rebelii, fajny kask, fajna broda. Podoba mi się ta figurka. Kolejna figurka nie jest już taka fajna jak poprzednia, ale cały czas daje radę. Taki endorowy żołnierz Rebelii. Tutaj mam jeszcze gwardzistę Imperatora, cały czerwony, z jego bronią. Figureczka fajna, bordowe rączki, czerwona pelerynka. Może się podobać. Tu przed Wami jeszcze postać z gry Battlefront 2. Spójrzcie, jaki fajny ma pas operacyjny. A zapomniałem niestety, jak też ta główna bohaterka tej gry, a przynajmniej fabularnej jej części, się nazywała. Na pewno była dowódcą bardzo elitarnego oddziału szturmowców, których to zaraz Wam pokażę, ponieważ mam ich tutaj. To są postacie z Battle Packa, mam ich trzech. Jest taki z taką snajperką, jest kolejny z taką bazuką stat-shooterową. Jak widzicie, te główki są inne, a to dlatego, że każda z tych postaci to tak naprawdę inny człowiek, który występował właśnie w grze Battlefront 2 w linii fabularnej. Ale te hełmy są zrobione bardzo fajnie. Mnie te figurki naprawdę bardzo się podobają. Tutaj przed Wami jeszcze Jedi Rey w wersji również z jej spiderka, z kosturem i to tą taką maską, którą można było się ochronić przed piachem na Tatooine oraz taką torebeczką. Mam tutaj też pilota TIE najwyższego porządku. Bardzo fajny jest ten jego hełm, ponieważ ma taką rurkę, która tutaj przylega do torsu. Pilot TIE najwyższego porządku. I mam tutaj jeszcze jakiegoś generała najwyższego porządku. Tutaj mam jeszcze figureczkę z najnowszego A-Winga ruchu oporu. Nie pamiętam, jak ta postać się nazywała, ponieważ epizod 9 widziałem tylko raz. Nie jestem zbyt wielkim fanem epizodu 9, ale wydaje mi się, że to była córka generał Holdo, o ile się nie mylę, czyli jakaś członkini ruchu oporu. Tutaj znalazły się jeszcze kolejne dwa R2D2 w mojej kolekcji oraz kolejny Sand Trooper z plecakiem, którego już Wam przed chwilą pokazywałem. Tu przed Wami sam Boba Fett. Uwielbiana minifigurka, świetne, genialne zadruki na torsie, na nóżkach, świetna peleryna. O, odpadła mi antenka, one często odpadają. Prześwietny hełm, świetny jetpack zielony. Uwielbiam tą figurkę, to jest jedna z moich ulubionych minifigurek LEGO Star Wars. Myślę, że nie tylko moja. Kto jeszcze uwielbia Bobę Fetta, pisze w komentarzu. Mam tutaj jeszcze garść szturmowców, niektórzy są starzy, niektórzy są nowi, myślę, że nie ma co za bardzo ich tutaj pokazywać, chociaż ten jest warty pokazania, bo to jest taki stary szturmowiec i on tutaj pod hełmem nie ma zadruku twarzy, tylko ma taką czarną jeszcze główkę. Myślę, że ich mam takich z dwóch, może z trzech, ale szturmowców odkładamy na bok. Tu mam takiego ciekawego droida w stylu R2D2 Rebelii, niestety nie pamiętam jego numerów seryjnych. Tu przed Wami jeszcze dwa żołnierze klony z Legionu 501, a tutaj coś, co wszyscy lubią, czyli The Child, Grogu z serialu Mandalorian. Świetna minifigureczka, idealnie pasująca do rączki Mando albo też do tego nosidełka, które często w zestawach z Mando się znajdują, żeby właśnie ta figureczka spoczywała w nosidełeczku. Tutaj przed Wami sam opiekun Grogu, czyli Mandalorian w zbroi z Beskaru, z tego najnowszego zestawu na rok 2021. Szara peleryna, taka wąska, ścięta z boków, klasyczna broń, pod spodem również czarna główka. Mando jest świetny, zadruki na rękach również znajdują się w tej figurce. Tutaj przed Wami jeszcze jeden klasyczny klon ze stat shooterem. I mamy tutaj jeszcze pilota ruchu oporu A-Winga. Spójrzcie, jaki ma fajny kask z żółtą szybką. Bardzo mi się podobają te kaski z wmontowaną szybką, gdy szybka nie jest zadrukiem na główce, tylko właśnie jest częścią kasku. Wygląda to świetnie. Mamy tutaj pilota Y-Winga Rebelii, również bardzo fajna figurka i fajnie, że nie wszyscy piloci są pomarańczowi, tylko te kolory kombinezonów są różnorodne. Tutaj jest taki ciemno-niebieski, granatowy. Tu mam jeszcze Anakina Skywalkera w wersji z myśliwca Anakina z słuchawkami na głowie, z niebieskim mieczem świetlnym. Mam tu jeszcze wersję Anakina młodszą, na małych nóżkach. Jako dziecko jest to Anakin biorący udział w wyścigu na Tatooine, wyścigu podracerów. Kolejnym klonem w mojej kolekcji jest taki klon w wydaniu kaszykowym Sand Trooper. Bardzo fajny, zielony kombinezon i zielony hełm z takimi właśnie tutaj uszkodzeniami. Bardzo fajna figurka. Mam tu jeszcze dodatkowych dwóch żołnierzy rebelii pilotów. O takich. Mam Tuskena, czyli rdzennego mieszkańca planety Tatooine. Uważam, że jedna z lepiej zrobionych Star Warsowych figurek. Główka jest po prostu genialna. I tutaj mam jeszcze 4 figureczki, które Wam już pokazywałem, ale też są to duble w mojej kolekcji, więc myślę, że nie będę tutaj o nich za dużo opowiadał, tylko przejdziemy sobie do finału, a finałem będzie ta kolekcja minifigurek Star Wars na 20-lecie LEGO Star Wars. Te figureczki mogliśmy znaleźć jako dodatek w zestawach LEGO Star Wars na rocznicę 20-lecia LEGO Star Wars. I mamy tutaj te figureczki, które były wydawane tak, jak było to na początku, z żółtymi główkami, w niezmienionej formie, z jednym dodatkiem, o którym zaraz Wam opowiem. Zaczniemy sobie tutaj może od Hana Solo i mamy tutaj starego Hana Solo, którego mogliśmy znaleźć w pierwszym Sokóle Millennium, jaki został wydany przez LEGO. Żółta główka, zobaczcie, że te zadruki nie są już takie szczegółowe. Zobaczcie, że jego bronią, jego blasterem jest taki LEGO megafon, który najczęściej był dawany policjantom LEGO albo ratownikom wodnym w City. I tutaj te wszystkie figureczki mają na torsach z tyłu, na rewersie zadrukowane 20-lecie LEGO Star Wars, czyli są to typowo kolekcjonerskie figureczki. Mamy tutaj taką samą Leję z megafonem, również 20-lecie LEGO Star Wars. Żółta buźka, stara fryzurka Lei. Mamy tu Luka w starym kombinezonie. Widzieliście, jakie piękne są te nowe kombinezony. Ten również jest piękny, ale niestety z dużo mniejszą ilością detali. Tak wygląda ta figureczka. Mamy tutaj starego Vadera. Och, Vader to była piękna figureczka. Spójrzcie tylko, jak to jest zrobione. Stary hełm, mało szczegółowe zadruki na torsie. Oczywiście nie uświadczymy tu żadnych zadruków na nogach, na rączkach. No fajny to jest kolekcjonerski rarytasik. Jak możecie zobaczyć, te wszystkie minifigurki są na takich standach podpisanymi ich imionami. Mamy tutaj kolejną jeszcze jedną figureczkę, również z megafonem, Lando Carlisian, brązowa główka i wydaje mi się, że była to jedna z pierwszych minifigurek, która miała kolor główki inny niż żółty. Kto pamięta, z jakiego zestawu oryginalnie pochodził ten Lando, niech mi napisze w komentarzu. Mnie wydaje się, że z Sokoła Millennium, ale nie jestem pewien. Zobaczcie, ta jego pelerynka jest dwukolorowa. Od spodu jest żółta, z tyłu niebieska, megafon w dłoni, bardzo fajny fig. I tej kolekcji dopełnia ostatnia minifigurka, czyli Obi-Wan w starej wersji, którego mogliśmy spotkać w pierwszym Landspeederze, który został wydany przez LEGO. To jest jedyna figurka, której nie mogliśmy znaleźć w żadnym rocznicowym zestawie. Trzeba było zdobyć polibaga specjalnego, którego mogliśmy dostać tylko przez LEGO.com, więc też fajny rarytasik na uzupełnienie kolekcji. Posiadam również kalendarz adwentowy LEGO Star Wars, tutaj również są ciekawe figurki, jest Pork, jest Poe w wersji w swetrze świątecznym, tak samo w wersji w swetrze świątecznym mamy tutaj Vadera genialnego, mamy tutaj zwykłą Rey, Dio w czapce Świętego Mikołaja, jest tutaj kolejny Sith Trooper, Luke, Droid i Pit Droid, więc to są ciekawe figurki, które również są w tym kalendarzu. I mam jeszcze tutaj ten prom Kylo Rena, w którym znajdują się figurki Kylo Rena, General Pride, Sith Trooper, Turmowiec najwyższego porządku oraz dwóch takich żołnierzy zakonu Ren. I to by było na tyle, jeśli chodzi o drugą część mojej kolekcji minifigurek LEGO Star Wars. Komu się spodobało, zostawia pozytywny komentarz, łapę w górę i koniecznie subskrypcję, żeby nie ominęły Was inne filmy na moim kanale. Ja dziękuję, że byliście ze mną. Pozdro, na razie.